Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toksie. Zapraszam do kolejnego materiału z gry World of Tanks. Dobrze, tutaj mamy wszystko ustawione tak jak powinno być. No i dobra, dzisiaj chcę troszeczkę więcej właśnie pograć moim działem, czy niszczycielem czołgów, bo tutaj już mało mi brakuje, żeby skończyć go. No i chcę tę czwóreczkę zdobyć. A jak chodzi właśnie o niemiecki czołg, tak jak mówiłem, będę próbował ja sobie nim grać jak najwięcej, bo no, po prostu nic ciekawego tam się nie wydarza. Jak nie gram, przeważnie dosyć szybko ginę. Próbuję skautować, ale to po prostu nie wychodzi, więc wolę po prostu sobie odpuścić na razie nagrywanie. Jak zdobędę tier 5, to wrócę do niemieckiego czołgu i będę oczywiście dalej próbuję jak najszybciej rozwijać jego. Bo tak sobie postanowiłem, że do Tygrysa dochodzimy jak najszybciej, no ale nie będzie to szybki proces, ale pomalutku dojdziemy, może do końca roku mi się uda Tygrysa zdobyć. Dobra, gdzie tu jechać? Jechać tutaj z chłopakami w prawą stronę. No dobra, pojedziemy tutaj w prawą stronę. Będziemy jako półartylerzysta z tyłu próbować strzelać za nich. Zawsze jednak atak flanką może zaskoczyć przeciwnika, jak jest dosyć nas dużo. Możemy dosyć szybko przejść do ich bazy. I wtedy... A ten gdzie? A, przy samym rogu jedzie. Szalał. On tam został. Będzie po prostu tylko bronić. To szkoda. Myślałem, że coś pomoże. I co? Piorą się tam. Ale ja ich nie widzę. Nic, zostanę tutaj. Ja go nawet tam nie widzę. To jest troszeczkę złe. Też tego też nie widzę. To jest najgorsze. Dobra, oberwał. No jeszcze raz. Nie trafiłem oczywiście. Dobra. Teraz wszyscy nas widzą i to też jest złe. Ale... Dobra. Nie widać, żeby artyleria do nas strzelała. Chcę dosyć spokojnie. Możemy się trochę przesunąć. Oczywiście nikogo tutaj nie widzę. Nie mam takiego prawa. Dobra, na razie mam wymianę dwóch za dwóch. Wow. Zdawało mi się, czy tutaj jakaś artyleria przywaliła. Nic nieciekawie. No, chłopaki tutaj pomalutku jadą do przodu. Tutaj strzela coś oczywiście. Ale nas nie trafia. W ogóle strzela w złym miejscu. No co jest? Nie ma takiego. Nie ma takiego ścinania. Piorą koło nas. Musi ktoś nas widzieć. Nie mam pojęcia kto. Tam się dosyć ostro piorą. Ja nikogo nie widzę. Tu jest jakiś. Dobra, jadę go zniszczyć. Zobaczymy, czy mi się uda. Mam go na celowniku. Troszeczkę raczej wysoko. No ale jest ok. Ładnie oberwał. Muszę podjechać. O, teraz. Nie trafiłem. No jeszcze raz. Dobra, dziękuję. Teraz obrócić się w tą stronę. Może go będę widział. Widzę go. Przynajmniej kawałek. Zobaczymy, czy go trafię. Ładnie. No i uciekł. Uciekł, nic z tego. Nie poprawimy. Tu jest jakiś koleś. I go nawet widzę. Więc szybciutko obrót. No, uciekł mi, no. Teraz już mi nigdzie nie ucieknie. Jest nasz. Nie ma uciekania. Przeciwko mnie. Pojazd przeciwnika. Dobra. Zniszczony. Bardzo ładnie. To teraz w lewo się obracamy i jedziemy w stronę bazy. No, wreszcie jakaś lepsza wymiana. 4 za 7 już mamy. Tam jest jakiś. Ja go stąd będę próbował już złapać. Up masz. Ups. Nie przebiliśmy pancerza. Ja oberwałem i to dosyć zdrowo. Znaczy, no, 42 obrażenia dostałem.
Więc może nie za dużo, ale wolałbym w ogóle nie dostać. Dobra, musimy się wbić tutaj na górkę i go spróbować załatwić, tylko że szybko dosyć, musimy się wbijać. Dobra, mam artylerię, no i chcę ją zlikwidować, nie chcę, żeby strzelała do naszych. Na szybko, dobrze. To teraz tamtego. No, strzelać. Kurde, nic z tego. Może ten będzie przynajmniej dostawać obrażenie, dobra. O, masz. O kurde, szybki jest. Schował się, myśli, że dał radę. Ale nic z tego, ja cię dorwę. Nie tego, to tamtego, ale tamtego już nie widzę. Dobra, zwijam się. Żeby nie być widocznym. No właśnie, już mnie nie dorwą teraz. Podjadę trochę z tej strony. Oni mnie widzą. Ale teraz ich tutaj załatwimy. No, wyjedziemy tutaj. Damy radę. Daliśmy. A masz. Nie trafiłem. Pod nim przeleciało, no ale jaja. Dobra. Koniec. Tego tu widzę, widzę. A masz. O Boże. Prawie swojego trafiłem. Dobra, załatwiony. No i jeszcze jeden zostaje. Zawsze lepiej poczekać. I ładnie. Załatwiony. 5 ze... O Boże! 5 zabić zgarnąłem. Więc tutaj razy 2, no to dużo tego doświadczenia powinienem dostać. Ładnie, prawie 1000. No to teraz bierzemy. Jeszcze lepsze działo. I tak, ja chcę je kupić. Niech już będzie. Dobra, mamy 800. Musimy uzbierać 300. O kurczę, no teraz to już poważnie wygląda. Aż chcę zobaczyć, jaka jest różnica. No jest, no nie można powiedzieć, że nie ma. Dobra, amunicja, no to uzupełnij. I wszystko mamy. Wszystko mamy gotowe, no to wracamy tym samym. Z powrotem do walki. Dawać. A później weźmiemy sobie, nawet jak wygramy, weźmiemy sobie artylerię rosyjską. Tam też już. Znaczy, no może nie mało, no ale już blisko jesteśmy końca. No kurde. Zobaczymy, jak to strzela. Mam nadzieję, że naprawdę robi duże obrażenia. I będzie to dosyć interesujące zjawisko dostać takim czymś. Ok. Poczekajmy, jak tutaj się czas skończy i później zobaczymy, gdzie większość jedzie z naszych. Dobra. O wiele dłużej się ładuje. Znaczy o wiele. No dłużej się ładuje. Gdzieś chyba około sekundę. Tak mi się coś wydaje. No ale też wydaje mi się bardziej precyzyjne jako broń. Nie wiem. Mogę się mylić oczywiście. Czyli na pewno się mylę, ale... Takie jest moje wrażenie. Dobra, trzeba było właśnie tutaj na lewo jechać. To jest dosyć ważne miejsce. Wow. Dziurę zostawiłem. Tu jest ważne miejsce. Mieć tutaj przewagę. Schował się gagatek. Nie wyjedzie. Będzie to takie proste. Go wypłoszyć stamtąd nawet. No chodź, chodź, wysuń się. Zobaczymy, czy ci smakuje niszczyciel czołgów. No i? Nic z tego nie wyjedzie. Zwijem. No teraz wyjechali, no. A, żebym tylko nie dostał. Okej. Okay. Wszystko okej. Okay. O kurde. Niedobrze się tu dzieje. Zwijam się stąd. Bardzo niedobrze. Nic, pojadę tutaj. Kurczę, no. Paskudnie to wyszło. Ujujujuju, przegrywamy to z Kretesem. Naprawdę mocno obrywamy. Niezły strzał. A masz.
Chcesz poprawkę? Jak ucieka? No, czekamy na niego. Na pewno wyjedzie. A masz. Jeszcze raz. Bardzo ładnie. No i co? Teraz już nie wyjedzie. O kurde. Tu jest. Jeszcze raz. A nie udało się, artyleria mnie już załatwiła. Szkoda. Kurczę. A dosyć dobrze szło. Ok, to tak jak mówiłem, bierzemy naszą artylerię. Tutaj mamy 2600. Znaczy, o Boże, to mówię, że mamy już końcówkę. No to się myliłem. Mamy jeszcze grubo. Oj, bardzo grubo, żeby to skończyć. Więc zejdzie nam jeszcze tutaj dosyć czasu. Dobra, mamy fiordy. Znowu mnie rzucili z jakimiś tierami 6. To jest Churchill 1, to jest i 7, Churchill 7. Boże, jakie mi te tiery dali. 6, no ładnie. Trochę to jest, no z drugiej strony w ogóle nie ma trójki, żadnej. No trudno. Tak to już bywa. No i będziemy próbować oczywiście jak najwięcej zdziałać. Ale żeby tylko w ogóle przebić jakikolwiek pancerz. Oby coś przebić. Nie będzie to w ogóle proste, bo nie wiem, takie celowanie w gąsienicę czy coś artylerią, no to jest to prawie wykonalne. Bo jednak błąd w szczale jest dosyć duży. Więc no, oczywiście próbuję jak mogę. Ale nie, żeby to bardzo dużo pomagało. No, widzę, że na tych już działa, na tych tier 5 i 6 ten mod, który zainstalowałem, bardzo się cieszę. Więc będę, no w przyszłości się przyda. Potem właśnie dziękuję tej osobie, która mi go poleciła. I przelecimy sobie po mapce, nie będziemy używać Ctrl Click. Dobra. Czekamy. Ktoś będzie w ogóle widoczny. No interesujące, wybrał się w miasto kolega. Nie tylko jeden. Ale walnął. A! Prawie trafiłem, tu jest jakiś stoi. Ale nie mam na niego wizji. To jest najgorsze. No dobra, nie wysuwam się stąd. Zostaję. Na niego nie mam wizji, trudno. Nie ma. Mogę tutaj pozostać. Tutaj gdzieś byli, więc na pewno się ukażą za niedługo. No właśnie, jest tutaj jakiś. Gdzie on jest? Tu jest. Tu, zero wizji na nim. Na tym tutaj. Mam. No to bierzemy, zobaczymy. Nie dostał. I kończy mi się zasięg. To tu jest następne. Stanął. Go nie trafiłem. To jest oczywiście moje szczęście całe. A masz. Może działa mają takie. Tak jak mówiłem, ja będę tutaj jako artyleria, chyba mięso armatnie. O, dobra. 41 mu zabrałem życia. Aż. No co nic. O Boże, zmiótł kogoś. Ile on ma życia, że ja mu tylko tyle zabieram? 810, ładnie. Do tego tutaj, zobaczmy. Dobra, jednak został zmieciony. Dawaj go. Zniknął, dobra, jest. Czy mam na niego jakąś byle jaką wizję? No, szczelimy. Bliziutko. Ale teraz mi już ucieknie. Może dostanie. Ładnie. Ładnie, udało mi się go ładnie trafić. Chcę tam wyjechać, się tam nie da chyba. Widocznie się da. Tu jest następny. No to teraz z nim będziemy sobie tu rozmawiać.
wątpię. Życia mu ani jedno nie ubyło. Ups, nie trafiłem. To nie jest, kiedy on tam walczy, nie wie... Aha, z nim walczył. Tym go nie poznamy. Odbija się od niego normalnie jak... Nie, nie wiem czego, ale po prostu... Lecą sobie jak chcą. Było blisko. Zero. No! 21. No, jeszcze 131 życia. Odbiłem się. Jeszcze raz. No. Trafiony. Tu jest następny. Nie mam na niego wizji. To jest troszeczkę niesmaczne. O kurde. Zmietli go. Dobra. Nawet, że dużo nie zrobiłem. No ale jeden zabity jest. Miał tam 3 życia, tego utłukłem. Tam dotłukłem, no i wygraliśmy. A myślałem, że tak strasznie źle to wychodzi. No ktoś tam pięknie przycisnął. Wow. Zakam jeszcze od trzeciej klasy. Prawie niemożliwe. O, tutaj już wyszliśmy z bitwy. I mieliśmy nawet wygraną. Tak, zwycięstwo mieliśmy. To jest tu. No i ładnie, następne 260. No i... Wchodzimy z nim z powrotem. Tak jak mówię, mało brakuje, to chcę go skończyć. Ile on w ogóle kosztuje, ten Saw? O kurde, 110 tysięcy kredytów, więc nawet jak skończę go, to nie będę miał na tyle, prawdopodobnie. Ale będę blisko, więc tam innymi dobiję. Nie kupię czegoś i jak coś wynajdę, to nie kupię tego i będzie te 110 tysięcy, więc kupimy ten czwarty tier niszczyciela czołgów. No ale pomału, jeszcze go nie wynaleźliśmy, jeszcze nie zbadaliśmy. Nie ma co gadać aż tyle naprzód. Okej, okay, to jak tutaj wyglądają tiery? No tiery czwórki, piątki, okej, okay, no. Tym działem może już będziemy się przebijać jakoś przez te piątki. Bo tiery czwórki dajemy radę, nawet bez większych chyba problemów, tak mi się zdaje. Ale przez piątki już mi się wydaje, że może być jakiś problem. Dobra, znowu jadę tutaj w prawo. Uwaga. Uwaga, pip pip. To też jest niszczycie czołgów. Trójeczka niemiecka. Niezła artyleria. Malutkie to nie jest. Co pomocy? No jak jedziesz tak środkiem, to się nie dziwi, że za nim go zginiesz. Haha. Ja no, pewnie będę chciał coś zeskautować. Powinny te właśnie najniższe tiery skautować. Z tego co jest mi już wiadome. No ale jak mówię, dla mnie to nie jest w ogóle proste. Już tam kogoś wybadali, że jest. Ciekawe, czy będę miał na nich jakąkolwiek wizję, czy oni w ogóle wyjadą na górę. Jak tak, no to im tam poślemy jakąś pigułę. O kurde, ile ludzi tam jeszcze na końcu mapy. Okej, już nasza artyleria działa, widzę. Już tam ładnie oberwali. I o to tu chodzi. Uuu, nasza też 343 obrażenia zebrała. Masakra. Widzę ich stąd? Widzę. No to ładne halo. No tam dalej stoi. Ciekawe, czy obrywa w ogóle ode mnie. Dobra, ten został zniszczony. Boję się, że teraz artyleria mnie tu wybadała i będzie do mnie strzelać. Poczekajmy chwilę. Zobaczmy, gdzie są następni. Oberwał. Jeden z naszych. No nic, jedziemy do przodu z tymi. No na razie zły mamy wymianę. Czyli złą, nie za dobrą. Dobra, widzę go. Trzeba w niego wycelować. Dobra. Poszedł. Już teraz w piachu. Dostał. Tylko z której strony? Są przed nami. Celujemy, celujemy, celujemy. Dopiero strzelamy.
Dobra. U, nie trafiłem. U, ja zebrałem. Wiedzą, kurde no. Szkoda, szkoda. Szkoda, że na mnie tak kurcze polują, no. Znaczy, no przynajmniej tutaj przepolowali. I co, dalej artylerią będziemy ciśli? Dawać jeszcze jeden meczek artyleryjką. Zobaczymy, no malinowka, no to już... Bardziej by nawet znana mapa, gdzie się ustawić. Bo ta wcześniej, gdzie byłem, no i znowu wysokie tiery. Fajnie, z szóstkami. Ciężko, ciężko. Tak, tak mi się wydaje, że po prostu ta przejściówka, trzeci, czwarty tier jest tego najmniej, bo jak już ktoś już dojdzie do tego trzeciego i czwartego tiera, to jednak przechodzi już wyżej, nie pozostawia tej gry zablokowanej na tym poziomie, po prostu nie gra, jest najmniej tych osób, tak mi się... To jest moje takie osobiste odczucie. Tylko po prostu już wyżej, piątka, szóstka, siódemka, już dłużej po prostu są zatrzymane osoby na tym pułapie. Przez to, że po prostu dużo trzeba bitew rozegrać, żeby zbadać następny tier czołgu. No nic, no zobaczymy, jestem bardzo ciekaw. I się pewnie niedługo przekonamy. No ja bym chciał za tym drzewem stanąć, nawet że z tego co wiem minimalnie to nam cokolwiek pomaga. No ale staniemy tutaj, najwyżej strzelę w drzewo, je zabiję. Dobra. Trzeba coś od razu wyeliminować. No, no aż tak daleko zasięgu to ja nie mam. W ogóle do tego nie mam. No strasznie daleko to jest dla mnie. Żeby było podjechać do przodu. Nie jest, no gdzieś podjadę do przodu, że nie będę tak z tyłu siedział. Rozumiem, że powinienem, ale ja nie mam takiego zasięgu jak tamta artyleria. Ja mam 500 metrów tylko. To jest jedno wielkie nic. No, sobie widzicie, 460. Boże, gdzie ja jadę? Żeby nie spać tylko. Wszyscy siedzą tam na respie, no. Na respie. Jeden za dwóch na razie wymiana, nie za dobra. W ogóle do bani. Gdzie ja mam zasięg? Tutaj dopiero, więc na... bazę mam jak coś. Bazę mogę bronić bez problemów. Ja sobie tutaj stanę. I czekamy. Czekamy, jak ktoś będzie w końcu pokazany. Widzę, że chłopaki tam zachodzą od tyłu. No, na niego nie mam na pewno. Muszę sobie sami tu chłopaki dalej radzić. Niech po prostu bliżej nie podjeżdżam. Widzicie, ja dotąd mam w zasięg. A on jest tutaj, no jakieś 40-50 metrów dalej. Arctic Keep Hill. Only Hill. No okej. Nie ma sprawy. I co jest? Będziemy z nim tu walczyć? No to masz. Było blisko. Oczywiście nie oberwał, no bo po co? Oberwał bardzo ładnie. No ale zniknął. Tutaj gdzieś ucieka. Tu gdzieś jest. Ładnie, bazę nam przejmują. No chłopaki, trzeba nam pokazać, gdzie on jest. No i co? Nie pokażą nam. Kurde, nikt nie będzie miał wizji. Wizja na bazę. No co jest? Wizję na bazę dawać. Dobra, jest na szczęście tylko 15 punktów. No, jedziesz? No. Ruchy. Dawaj nam tu wizję. Gdzie on jest? Kurde, nie widzę go. Dobra, do tego załatwię. Nie mam wizji. Ale ja muszę trochę do przodu podjechać. Dobra. Jest. Mamy go. Celujemy, celujemy. Muszę być jak najbardziej precyzyjny. Oberwał. Dobra, został zmieciony.
Tu jest następny. Na niego mam byle jaką wizję. Nie mam zasięgu. Nie mam żadnego zasięgu. To niedługo dopiero będę miał. Jakikolwiek. Dobra, na razie wygrywamy wymianę. No tu se podjadę, będę o wiele bliżej. O. Tego może uda mi się trafić. Gdzie mi ta... Kurde, uciekła mi ta kamera jak szalona. Zniknął mi. Czekaj, czy na tego mam wizję? Mam zasięg? O kurde, ile tu ludu. Dawaj, 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 szybko. Trzeba tu pomóc. Dobra, pierw tego, co ma najmniej życia, by pasiło trafić. Tutaj będzie. Nie trafię. Kurde, już tutaj ktoś raszuje. Niedobrze. Oberwałem właśnie. Dobra, za chwilę zginę. Jeszcze jeden strzał i po mnie. No właśnie. Nic, nie, no tak z przodu musiałem być, bo inaczej nie miałbym w ogóle na nic zasięgu. Mógłbym maksymalnie bronić tylko samej bazy, a chciałem pomóc dalej. No ale tak mnie właśnie dopadli. No nic, trudno, nic tego. Za dużo nie zdziałaliśmy, no to prawie skończyliśmy. Jeszcze 2000, no 2000 to już szybko jest. Fajnie, mamy 888 tego do dowolnych pojazdów. No oczywiście on będzie użyte, one będzie użyte do tego czołgu, żeby te 15 tysięcy uzbierać. Do tego Hetzer, nie wiem. Hetzer, później 100G3. Ha, to jest do Pantery, tu jest rozwinięcie do Ferdinanda. Jak dobrze rozumiem, tak? No tak, no do Pantery, Ferdinand, Jack Tiger, no i tu jest ten elitarny już. No nieźle, nieźle jak dla mnie. Dobra, więc nic, no ja bym zakończył tutaj ten odcinek. Dosyć fajny się udał, nawet sobie pograliśmy. Nie było źle. No, nie wiem, czy dam radę w ogóle zagrać do następnego odcinka. Mam nadzieję, że uda mi się coś zagrać, że już bardzo blisko będziemy tą raczej tym niszczycielem czołgów do końca. Nabiję troszeczkę też właśnie srebra czy kredytów, żeby już zakupić czwarty tier, jak tylko go odblokujemy. Bo dosyć drogi jest, ale zależy mi na tym, żeby go od razu mieć. Dobra, więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do usłyszenia w następnych. Inarka.